20 maja o godzinie 9 rano zostało na terenie stolicy ogłoszone pogotowie powodziowe. Poziom wody w Wiśle przekroczył 600 cm. Wody wciąż przybywało, wkrótce było jej już o pół metra więcej. O 15 ogłoszono alarm powodziowy. Najbardziej zagrożone odcinki zabezpieczano nowoczesnymi metodami. W tej długiej folii, rękawie, zamiast piasku znajdzie się woda. I to ona zabezpieczy teren przed wodą. Nie zabrakło też worków z piaskiem. Fala rosła. Maksymalnie osiągnęła 698 cm i zaczęła opadać. Pogotowie powodziowe w Warszawie zostało odwołane. W pasażu Leopolda Tyrmanda przy placu Trzech Krzyży w obecności syna pisarza odsłonięto tablicę pamiątkową. Słynny autor złego powieści dedykowanej Warszawie obchodziłby tego dnia 94. urodziny. W Muzeum Literatury otwarta jest wystawa Ulice Złego, poświęcona Tyrmandowi, Złemu i w ogóle czasom, w którym powieść powstawała. Odtworzony został obraz ulic, ich atmosfera przedstawiona przez Tyrmanda. Można niejako znaleźć się w powieści wraz z bohaterem, przemierzyć jego Warszawę. Juwenalia na Politechnice zaczęły się na sportowo. Proponowano rozmaite formy rywalizacji. Z piłką, z bykiem. W kickboxingu, w którym odbyły się mistrzostwa akademickie. I w swoistym sumo. Nie zabrakło też, jak co roku, parady, która przewinęła się przez centrum miasta. Oczywiście było też wiele koncertów i wszelakich studenckich imprez. Zanim wystartował drugi warszawski maraton rolkarski Roller Cup, na trasę wyruszyli młodzi i bardzo młodzi. Rozmaite trasy dostosowane do wieku i wielka frajda ze startu w Alejach Ujazdowskich. No a potem maraton i to w międzynarodowej obsadzie. To nie żarty, przybyli również najlepsi zawodnicy krajowi. I dorosłym było czasem trochę ślisko. Pętla liczyła 3200 metrów i najwytrwalsi musieli ją pokonać ponad 13 razy. Do 1 czerwca w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich zobaczyć można zdjęcia zwycięzców pierwszej edycji konkursu fotograficznego Łazienki Królewskie 4 pory roku. Zdjęcia ukazujące piękny łazienek o każdej porze i o każdym czasie naprawdę warto zobaczyć. Pejzaże wiosenno-letnie wręcz od razu porównać z rzeczywistością. www.um.warszawa.pl